Witam serdecznie. Chciałbym pokazać tego nowego NanoCube'a. On już ma 10 dni. Bardzo ładnie wystartował. Szczególnie ten mech tutaj, który nazywa się Starmos. Zapomniałem nazwy łacińskiej. Wyłączę filterek i coś Wam pokażę. Wiem, że mówiłem, że ryby wprowadzę po miesiącu, ale zbiornik momentalnie zaskoczył. Mam ogromne ilości małych rybek i przeniosłem je tutaj, bo skoro ładnie wszystko zaczęło rosnąć, no to czemu nie? Na rybek trzech gatunków szczupieńczyków. Oczywiście legata, których mamy najwięcej. Ale są też złote i są proporczykowce kręgowane, czerwonopręgie. Tu jest złoty. No ta wygląda, no tak wygląda centymetrowa rybka. Uwielbiam, jak są takie małe, bo można ich naprawdę dużo mieć w jednym miejscu. Jak całą taką bandą pływają, no to naprawdę jest to świetne. Ten jak naprawdę eksplodował, jeżeli chodzi o wzrost. Zobaczcie na ten odcinek, kiedy zakładam NanoCube, jak on wyglądał, jak wygląda teraz ten korzeń. Normalnie wygląda jak po miesiącu, półtorej w przypadku innych muchów. Dość ładnie wystartowała też ta rotala Hara. Zobaczymy, na razie takie ma z wierzchu żółtawe te listki, pod spodem są lekko fioletowe. Wybucznik się tam obudził, zaczyna coś rosnąć. To samo rotala z tyłu. Natomiast jeżeli chodzi o tą Ludwigię Arquata, ona się nazywa, chyba dobrze mówię, no to jak mówiłem, te liście emersyjne, co po niektórych już roślinach odpadają. Jedna łodyga zgniła, w ogóle taka emersyjna, a te pozostałe puściły takie inne liście, wcześniej takie, te emersyjne są tutaj jajowate bardziej, te już są takie lancetowate, ale koloru jeszcze nie mają takiego odczuwa. Nie wiem, zobaczymy, czy ona się zmieni, czy nie. Na razie no rośnie. Później, jeżeli chodzi o ten mech, to fajna historia, właśnie bardzo mi się podobała. Szczególnie ta nazwa, Plagnomnium. Naprawdę świetnie to wygląda, jak teraz narośnie. Obudził się też Fiscidens, coś tam zaczął rosnąć. No i Lobelia, tak powolutku. Natomiast, co ciekawe, ten Anubias tutaj wypuścił następnego nowego liścia. Nie jest biały tak jak pozostałe, ale ma cętki białe, więc widocznie jeszcze więcej światła musi mieć niż tutaj ma. On tutaj jest mniej więcej około pół wata na litr. Także no, ciężko w ogóle przeliczyć, bo trzeba by luksometrem sprawdzić, ile tam luksów jest obok niego.
Kryptoparyna Albida sobie stoi, na razie nic nie wypuszcza. Ta bucefalendra zaczęła wypuszczać liście. I to samo tyczy się tych małych tutaj. I także zbiornik hula. No i cieszę się, bo mogę oglądać małe lipki cały czas. Naprawdę świetnie się prezentują tutaj. No, to jest fajny moment dla nich, bo naprawdę może być ich dużo, chociaż już teraz zaczynają się tłuc. No ale ze względu na ich, że... O! Tam proporczyk owiec płynął. Ze względu na ich rozmiary mają się tu gdzie przed sobą chować. Czadowo wyglądają, naprawdę. To naprawdę najprostsze z prostych ryb jajorodnych do hodowli. Takim właśnie Vegata, którego tutaj obserwuję, ale tam jest następny. Naprawdę bardzo, bardzo proste do rozmnażania i łatwo mieć swoją populację, którą cały czas człowiek sobie odnawia na bieżąco. No tylko trzeba mieć jeszcze dwa, trzy zbiorniki, żeby je odchować. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnych filmów. Cześć!